Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj E-klasę w kombi. Przyjechał do mnie z Lublina. Oczywiście na wymianę rozrządu, odmyj tego. I tym podobne sprawy. W tym samochodzie, bo jest wypadanie zapłonów, też jakaś tam skład mieszanki jest nieprawidłowy. Może tutaj odma załatwi sprawę. Teraz taka krótka informacja, może nie techniczna, ale sprostowanie. Wczoraj po nagranym filmie otrzymałem jakieś różne komentarze, że niektórzy mechanicy, osoby z zagranicy, jakieś youtuberzy też z różnych kanałów już poruszyli temat właśnie tych łańcuszków, tego rozrządu. Niektórzy też twierdzą, że zaniżam tutaj specjalnie przebiegi tych samochodów. Ja nie wiem, czy zastanowiliście chociaż, czy się chociaż pół minuty zastanowiliście, czy może sekundę, zanim wypowiedzieliście te słowa. Co ja robię? Zaniżam tutaj przebiegi samochodów. To znaczy, przyjeżdża do mnie samochód, tak, ma najechane pół miliona przebiegu. Mam tutaj taki komputer specjalny, podpinam, redukuję przebieg do 100 tysięcy i rozbieram i pokazuję. Tak, zobaczcie, 100 tysięcy ten Mercedes przejechał i taki ma rozrząd. Kurde, blady, ale to jest dziadostwo, co ten Mercedes produkuje. Nie no, po prostu opowiadacie tutaj niezłe farmazony. I nie wiem dlaczego. Samochód przyjeżdża jak przyjeżdża. Stan licznika jest jaki jest. Czy jest przekręcony, czy cokolwiek zrobione jest w celu zmniejszenia tego przebiegu. To jest nieistotne. Nie dochodzimy tutaj prawdy, jaki jest faktyczny przebieg. Kogo to interesuje? Samochód jest już w posiadaniu człowieka, który do mnie przyjechał. Jest stan jego, jaki jest. Ma już ten samochód. I co tutaj zmieni? Co tutaj zmieni, czy to auto ma 100 tysięcy, 200, 300, pół miliona, milion? Rany boskie, czy to jest jakieś w ogóle istotne? Co to w ogóle się tutaj dzieje? Auto przyjechało, bo po prostu trzeba tu wykonać usługę. Trzeba doprowadzić je do stanu, żeby jeździło, nie stwarzało problemów, żeby nie przeskoczył rozrząd podczas jazdy, żeby nie wygenerować kosztów dodatkowych. To jest kwintesencja tego wszystkiego, że trzeba to zrobić. Po prostu i tyle. Nie dochodzić jakiejś prawdy, czegoś. Co to zmieni? Co to zmieni, że przyjedzie do mnie auto, na liczniku ma 100 tysięcy. Jak gdzieś zacznę kopać w komputerze, znajdę, że nie, że ma pół miliona, no to co powiem? Wiesz co, sorry, to auto ma pół miliona. Nie zmienić tych kół? Nie zasługujesz na naprawę czy coś? Nie wiem. Do czego to zmierza? Do niczego nie zmierza. Nieważne, tak jak wam mówię, jaki jest przebieg samochodu. Jest to ważne, jeżeli kupujecie samochód. Jeżeli chcecie wybrać jakiegoś rodzynka, chcecie zapłacić za ten auto dużo więcej niż jest cena rynkowa ze względu na to, że to jest auto o niskim przebiegu. To jest istotne, bo jeżeli kupujecie samochód z przebiegiem 100 tysięcy, bo to jest jakaś naprawdę niejeżdżony samochód trzymany w garażu, tam jest to jakoś czwarte auto w rodzinie i tylko było od czasu do czasu tam jeżdżony i nie narobił tych kilometrów, no to tak, możecie sobie taki samochód kupić za wyższą cenę, bo płacicie za to, bo chcieliście mieć tam niższy przebieg. Jeżeli kupicie auto przykładowo, które ma 100 tysięcy przebiegu i zapłacicie za niego dużo więcej, a okaże się, że zostaliście oszukani, taki przebieg został zmniejszony, bo naprawdę ma tam 300 tysięcy, 400, 500, no to jest już akurat nie w porządku. No, ale to jest już sprawa oddzielna, to jest sprawa komisów samochodowych, osoby, która taki samochód kupuje, zweryfikowania tego wszystkiego, sprawdzenia dokładnie. To jest całkowicie osobna sprawa. Jeżeli ktoś chce pozyskać informacje, jaki jest prawidłowy przebieg, no to dzwoni sobie do serwisu. Tylko też w serwisie oryginalnym nie do końca dowiecie się prawdy, bo jeżeli ktoś kupuje samochód i ten samochód jest serwisowany w warsztacie przykładowo oryginalnym przez 5 lat, bo na przykład jest to auto nowe i to komuś tam zależy, żeby to było serwisowane, żeby tej gwarancji nie stracić, czy tam nie wiadomo co. Serwisuje sobie taki samochód przez 3 do 5 lat, no to jego historię mamy, ale ponieważ auto już ma 5 lat i ktoś sobie decyduje dalej robić w jakichś ubocznych warsztatach samochód, ta historia się już wam kończy. Już nie macie dalej historii serwisowania tego samochodu. Zadzwonicie sobie do Mercedesa i na przykład skończy się serwisowanie w 2008 roku, 2009 i dalej już nie wiecie o samochodzie niestety nic. Więc ten przebieg może być różny. No ale do czego tutaj zmierzam? Do tego zmierzam, że bez sensu jest to gadanie, czy to ma taki przebieg, czy te koła, czy ktoś tam nigdy nie widział tych kół zużytych, czy coś. Jak ktoś nie widział tych kół zużytych, to albo robi mało tych samochodów, albo nie wiem, mieszka w jakiejś
bogatej dzielnicy gdzieś za granicą w Niemczech, gdzie tam jeżdżą, te, gdzie gdzieś osoby mają po kilka samochodów i te auta mają niskie przebiegi, albo nie wiem. Po prostu przyjeżdżają do mnie samochody tak, jak przyjeżdżają, tak przyjeżdżają, ściągam pokrywę i tak to wygląda. Nic tu nie jest przed nagraniem zamienione, nie wiem, piłuję zęby, wymieniam na, przyjechał z dobrymi zębami, wymieniałem mu na stare, zrobiłem filmik i nie wiem, i mówię, jak to straszne te samochody, te zęby mają czy coś. Nie. Przyjeżdża do mnie widz, człowiek z innego miasta, przy nim, nie, też go nie wyganiam z warsztatu, drzwi są otwarte, możecie stać przy mnie, nie jeden, też tutaj osoba przyjechała do mnie i stała całą robotę przy mnie, widziała doskonale, jak to wszystko wygląda. Nic tu nie jest podmieniane, zamieniane, fingowane, nie wiem, reżyserowane, tak jak auto przyjeżdża, tak jest. Taki jest obraz właśnie na filmikach, tak jak przyjeżdża, ściągam pokrywę i tak to wszystko wygląda. Więc skończmy tutaj bez sensu gadać i zabierzmy się do pracy. Przyjechała właśnie ta 211, przebieg 180 tysięcy na potrzeby właśnie klienta. Kazał sobie sprawdzić, jaki jest faktyczny przebieg tego samochodu według licznika, czyli kasowania asyst. Pamięć serwisowania zaczyna się od 20 tysięcy. Pierwszy serwis auto przy 20 tysiącach miało wymieniany olej. Kolejne tam bodajże 60, tam 80, 120. No w każdym razie na początku ten olej został zmieniany co 30-40 tysięcy. Może nie wiem, ze względu na to, że ktoś tam myślał, że te long life'y gdzieś tam w Niemczech, bo auto jest właśnie z Niemiec, można sobie tam co ileś tam 40 tysięcy olej zmieniać. No nie, niestety nie wolno zmieniać 140 tysięcy. Olej trzeba zmieniać co 10-15 w tych samochodach. Nie wierzyć w te long life'y. No i z tego, co tam patrzyłem właśnie w historii serwisowania w kombi instrument, wszystko wychodzi, że auto nie było nic kręcone, nie było nic zmieniane. Jak ktoś ma wiedzę, umie to wszystko tam tak przestroić, że nie widać, że nie zostawia śladu, no to już niestety, ale nie dojdę do tego. W każdym bądź razie na ten obraz tego samochodu ma on 180 tysięcy i historia serwisowania jest na tyle wiarygodna, że można stwierdzić, że ten samochód ma 180 tysięcy przebiegu. I tak zostańmy przy tym, zostańmy. Nie będziemy tutaj detektywa zatrudniać, żeby sprawdził, czy rzeczywiście ma te 180 czy pół miliona. Nie, nie będziemy na to tracić czasu. Auto ma 180 tysięcy według wskazania licznika i sprawa wygląda tak, jak teraz wam przedstawię. Zobaczcie sobie na łańcuszek. Troszeczkę, bardzo, nie troszeczkę, bardzo jest luźny. Koła są jeszcze w stanie nie najgorszym. Można by tu zaproponować zostawienie starych kół, lecz widz sobie zażyczył nowe, żeby mieć święty spokój, więc będziemy je zmieniać. Nic, tak jak samochód, tutaj jest ten łańcuszek, tak został zgaszony. Nic tu też nie kręciłem, specjalnie zostawimy to dla was. I założony jest klucz. No i będę kręcił na OT i zobaczymy, co tu się będzie działo. Kręcimy sobie. I szukamy znaczka. O. To będzie ten cykl, że tutaj wałki się nam ustawią już. Idziemy. Jest. I zobaczymy sobie na ustawienie. O. Widzicie to? Jest ustawiony rozrząd na OT. Wałek wydechowy troszeczkę mu brakuje. Wałek ssący jest przestawiony o jeden ząb. Widać doskonale, nie? Tu powinien być na tym trójkąciku znaczek. Jest troszeczkę wcześniej. Mamy tutaj przestawienie rozrządu. Auto przyjechał normalnie. Wyrzucało błąd właśnie wałka. Tylko, że którego to wałka wyrzucało? Wydechowego, ssącego? A już nie pamiętam. W każdym razie błąd wyrzucało któregoś z wałków. I jeszcze odma. Auto przyjechał na odmę i zobaczcie sobie tam na odmę, widzicie? Tak z pozoru wszystko jest w porządku, jest tam troszeczkę upocone,
Wężyki są, wszystko jest jak trzeba, ale zobaczcie, wystarczy sobie tam wprowadzić śrubokręcik. O, widzicie, leciutko sobie ruszę i zobaczcie, ten wężyk tutaj, co go tam teraz popychałem, oddzielił się od tego zaworka, czyli po prostu sobie zaworek pękł, puszczając lewe powietrze cały czas do silnika. Czyli tutaj też mamy odmę do wymiany, czyli sobie przyjechał samochodzik z Niemiec z przestawionym rozrządem, z uszkodzoną odmą. Widz sobie tutaj już zmienił elektromagnesy na nowe, też ma założone te redukcje. Już coś zaczyna coś ten samochodzik sobie naprawiać. Wymienimy kółka, ustawimy rozrząd, wymienimy odmę, zobaczymy co dalej. Tutaj jeszcze sobie widz zażyczył odpowietrzenie, a czyli zmiany płynu hamulcowego. Tutaj mamy SBC. Będziemy podpinać komputer, robić procedury odpowietrzenia, układy zmiany płynu. No i tak, jeszcze tylko dodam taką kwestię. Jeżeli auto przyjeżdża z Niemiec, a ktoś twierdzi, że w Niemczech, czy tam w Holandii, czy gdzieś tam nagrywacie te filmy, coś tam macie do jakiejś wątpliwości, jeżeli tam macie auto w bardzo dobrym stanie, no to co ja mam rozumieć sytuację, że jak auto przekracza granicę polską i kupuje to, jak wy to mówicie, Polaczek, to nagle kara na niego spada, bo auto na granicy niemieckiej, holenderskiej czy innej, angielskiej była perełka, igła, rozrząd był świetnie ustawiony, wszystko wyglądało super, a nagle przekracza granicę i piorun go strzela, nie wiem, wszystko się nagle urywa, łamie, koła się wycierają. Nie no, po prostu to są jakieś kpiny. Auta w Niemczech to są te same auta co u nas. Jedynie co tam można powiedzieć, że tam drogi może są troszeczkę lepsze, aczkolwiek w Polsce już stan dróg sporo się poprawił. Już nie ma jakichś dziur, nie wiadomo czego. Gdzieś tam znajdziecie, ale nie jest jeszcze już taka tragedia, jak była kiedyś. Polska no goni te kraje zachodnie i jest już w Polsce coraz lepiej i nie możecie tak mówić, że jak auto przyjeżdża z Niemiec, a kupił go Polaczek, no to już jest katastrofa, to już ma nie wiadomo jaki przebieg, nie wiadomo jaki to jest złom, że tam ma jakiś nalot lekko rdzawy, no to już auto się nadaje na złom, że to już do niczego się nie nadaje. Nie, tak właśnie nie jest. Osoba, która kupuje taki samochód, na przykład taką 211, płaci za nią przykładowo 20 tysięcy, nie popełnia wcale żadnego błędu. Kupuje auto bardzo dobre, kupuje auto mocne. Te 211 naprawdę są bardzo fajnymi autami. Dołoży sobie parę złotych. Niech dołoży nawet, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Niech to będzie auto wymagające sporo napraw. Będzie tam sporo wycieków. Dołoży sobie nawet, niech dołoży 10 tysięcy. Ten samochód go wyjdzie 30 tysięcy. I ma święty spokój na lata. Ma auto zrobione, ma wymienionych dużo części. Wtedy jego awaryjność spada, ma zrobiony rozrząd, tam jakieś wahacze, tam jakieś, nie wiem, przewody hamulcowe, jakąś tam ewentualnie drobną korozję zabezpieczyć, jakimś wypiaskować, tam zrobić czymś i auto naprawdę posłuży długie lata. Inna opcja to jest kupienie na przykład, jak ktoś na przykład nie ma na tyle pieniędzy i kupuje auto za 100 tysięcy na przykład złotych, bierze kredyty, zadłuża się na kilka lat, z oprocentowaniem jest tak, że dołoży też kilkanaście tysięcy, musi ekstra dopłacić przez oprocentowanie. I co? I myślicie, że jak kupicie auto za 100 tysięcy, to kupicie perłę bezawaryjną, bez żadnych problemów, w którym się nic nie dzieje? Tak nie jest. Do nas przyjeżdżają nie takie samochody, nie za takie kwoty i też problem występuje. Jeżeli auto traci gwarancję, już jest po 3 latach, jeżeli cokolwiek wam się stanie w tym samochodzie, a naprawdę już po 3 latach, już nawet w trakcie gwarancji się silniki zacierają, się samochody rozlatują, są takie awarie, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Jeżeli kupicie sobie auto, bo pomyślicie tak, dobra, nie kupię auta za 20 tysięcy, bo nie wiem, zadłużę się, wezmę pożyczkę, gdzie tylko się da, kupię auto za 100 tysięcy, bo chcę mieć święty spokój, to nie do końca to jest prawda. Kupicie sobie auto za 100 tysięcy, nie daj Boże, wam się coś zrobi poważnego w tym samochodzie, to nie dal, że macie kredytów, musicie spłacać, to jeszcze auto, które wam nie jeździ, stoi gdzieś u mechanika, czeka na jakiś poważniejszy remont czy coś, to nie jest do końca powiedziane, że auto za taką kwotę da wam 100% pewności, że macie auto bezawaryjne i na długie lata.
Także już naprawdę odczepcie się od tych ludzi, którzy kupują sobie tych Polaczków, jak wy to nazywacie, odczepcie się od nich. Chcą sobie kupić auto za 20 tysięcy, na takie auto ich stać, no to trudno, mają do tego prawo i niech tak już zostanie. Zabieramy się za naprawę, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Dla potwierdzenia tutaj wymiany mamy tutaj nowy łańcuch, nowy ślizg, koło od Pawła. Tamten ślizg też nowy. Ustawienie na znaki jest, jest i jest. Dokopaliśmy się też do tej odmy. Tak to wygląda z bliska. Jak zwykle pękł ten tutaj kawałek tego zaworka. Tutaj zostało w środku ten kawałek rurki. Wymieniamy całość. Pokażę wam coś fajnego. Widzicie to? To jest paczka, którą ja spakowałem dla tutaj pana i mu wysłałem te właśnie zestawy, zestaw tej odmy. I sobie to teraz otworzymy. Wysłałem panu odmę i sam sobie ją spakowałem i przejechała kawał Polski i sam sobie ją teraz będę otwierał. Już, momencik. I mamy. Pyk. I jak widać, mamy tu cały zestaw, jaki do pana wysłałem, to sobie go teraz tutaj w Krakowie otworzyłem. I teraz jeszcze taka kwestia, tak narzekacie na te silniki, że tutaj się coś zużywa, tutaj się coś koła niszczą, ale powiem wam tak szczerze od serca, że jeszcze będziecie tęsknić za tymi silnikami. Jest to silnik 1.8 benzyna, którą możemy sobie przerobić na gaz. Jest to auto, które nie posiada żadnych filtrów w cząstek stałych, jakichś czujników, knoksów czy jakichś innych takich bardzo drogich, bardzo zaawansowanych technologicznie czujników. I też pytacie, żebym wam coś powiedział na temat silników 6.5.1 i nowszych dieslów, nowsze silniki benzyny, na przykład 1.8 CGI na bezpośrednim wtrysku. Powiem wam tyle, że im bardziej te silniki są nowsze, tym są bardziej skomplikowane. Są to wymogi unijne, muszą przestrzegać normy spalin i są dodatkowe filtry, na przykład w dieslach macie filtr cząstek stałych, ten suchy, który powoduje, czyli który wypalanie tych nagromadzonych cząstek stałych polega na wypaleniu w filtrze przy temperaturze bodajże 650 stopni. Macie też te filtry cząstek stałych, te FAP, te mokre, które na zasadzie wtryskiwania do wydechu tego czynnika AdBlue zmniejsza się temperatura, jaka musi być, zmniejsza się temperatura, która doprowadza do dopalenia tych cząstek stałych. Tam bodajże zmniejsza się do 450, ale to wszystko są zaawansowane technologie. To nie jest tak, że macie taki silnik i po prostu jest tam czary mary i to się tam dolewa, tam się coś gdzieś tam miesza, coś tam się robi. To jest tak po prostu bezkonfliktowe. Takie silniki już mają osobne pompki w zbiornikach, osobne wężyki, jakieś takie, jakby to powiedzieć, wtryski tego AdBlue do wydechu. Zaawansowane czujniki, które pomagają temu wszystkiemu, żeby te dawki tego były odpowiednie. Naprawdę tam jest się co zepsuć. I jak sobie taki silniczek, ten tutaj, 1.8 kompresor, doprowadzicie do super porządku, czyli zmienicie ten rozrząd, tą odmę, tutaj jeszcze kilka rzeczy, te okablowanie, te elektrozawory. Naprawdę macie jazdę na wiele, wiele, wiele lat. Bez konfliktów, bez niczego po prostu. I wyobraźcie sobie sytuację, gdzie macie silnik jakiś bardziej zaawansowany i czujnik. Jeden czujnik kosztuje bodajże 3000 zł co najmniej do takiego samochodu. Macie tych czujników kilka, macie te pompki tego AdBlue, tego wszystkiego. Jeździcie sobie spokojnie, normalnie, tak fajnie, wszystko jest wesoło i nagle wam się pojawia usterka i macie do wymiany ten cały układ dodawania tego AdBlue i cena tego wszystkiego w serwisie w granicach powiedzmy 15 tysięcy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy macie taki samochód i wam się trafia taka usterka. Jeszcze, jak wcześniej wspominałem, macie auto na kredyt czy tam Bóg wie co jeszcze.
Nie jest to wesoła sytuacja i naprawdę takie sytuacje się zdarzają. Im nowszy silnik, to musicie wiedzieć, że jest bardziej skomplikowany, ma więcej czujników. Czujników po to, żeby właśnie dbały, żeby te dopalanie, żeby te dawki wtrysku, żeby to wszystko właśnie doprowadziło do tego, żeby ten silnik chodził jak najlepiej, żeby to się dopalało jak najlepiej, ale to właśnie im więcej tego wszystkiego, tym jest to bardziej podatne na awarie, na uszkodzenia. To wszystko jest naprawdę bardzo drogie i to jeszcze musicie wziąć pod uwagę, że to osoba, która to naprawia, musi mieć pojęcie o tym, żeby wam nie wymieniała czujników bez sensu. Jest to wyższa szkoła jazdy i wam mówię, będziecie na moim kanale dalej, no to wraz z upływem czasu będziemy wrzucać te ciekawsze filmiki. I widzicie tam tego nieboraka, tam stoi ta moja 211. 211 właśnie mam po wymianie tego wszystkiego, mam ją właśnie w gazie. Jeżdżę bez najmniejszego problemu na instalacji gazowej. Spalanie średnie gazu na trasie to jest 10 litrów gazu na 100 km. Czyli weźcie pod uwagę, że gaz jest teraz w cenie poniżej 2 zł. No to sobie przeliczcie, ile mnie kosztuje jazda tym samochodem. Po mieście jeżdżę dosyć dynamicznie. Tutaj w Krakowie są bardzo często korki. Wiadomo, studenci, nie studenci, osoby zawożące dzieci do szkoły. Też rano muszę z dziećmi sobie śmigać. Stoję często w korkach. No to na takim cyklu grubo miejskim, gdzie przeważnie stoję w korkach, spalanie gazu wychodzi 16 litrów. 16 litrów gazu na grubym korku. No to weźcie sobie to, podzielcie przez 2,5, bo taka jest koszt benzyny w stosunku do gazu. No to zobaczcie, ile ja tego gazu do tego samochodu wlewam. Nie mam żadnych filtrów cząstek stałych, innych rzeczy, więc tu się nic nie zapycha. Żaden błąd też komputer nie rejestruje, bo wszystko jest ustawione idealnie. Wszystkie, nie ma lewego powietrza, rozrządzik, wszystko pracuje jak najlepiej. Jeżdżę po prostu, jak to mówić, jestem trochę, inny by powiedział, cebula. I cebula, jak jeździsz na gazie, gaz nadaje się tylko do zapalniczek i do kuchenek, tak sobie niektórzy tutaj tłumaczą, ale tak jak wam mówię, ja jadę na stację gazową, tankuję gaz i się po prostu z tego śmieję, bo naprawdę gaz jest bardzo, jest ekologicznym, dużo bardziej ekologicznym paliwem na pewno niż ropa i te wszystkie efekty spalania, co się z tych rur wydostaje, jak macie jeszcze tym bardziej niesprawny układ dopalania, to po prostu za takim samochodem to jest no, jak z komina, no czarno, w cholerę dużo zanieczyszczeń idzie. Z instalacji gazowej idzie dwutlenek węgla i bodajże i woda. Za dużo tych takich szkodliwych tam substancji po spalaniu w gazie nie ma. Więc zobaczcie właśnie to, jak wygląda, nie? Tak można to tutaj cwaniakować, tutaj mówić, a ty tu masz auto na gazie, ty tu masz stare auto, tu masz tego, ale naprawdę są tego zalety. Stare samochody są naprawdę dużo mocniejsze niż te nowe. Dużo elementów jest wykonanych z aluminium, ze stali, nie tak jak te w tych nowych. Większość części jest plastikowych, to wszystko pęka, to wszystko pod wpływem ciepła. Jak zobaczycie nawet po samym tym wężyku Odmy, który jest zrobiony z tworzywa sztucznego. Jeżeli macie pół silnika zrobionego z tworzywa sztucznego, to po kilku latach to wszystko pęka, rozszczelnia się i są z tego względu problemy. Także składamy to do końca i zabieramy się za SBC. I zabieramy się za wymianę płynu. Z systemem SBC nie jest to takie bardzo proste. Nie jest to na zasadzie pompuj, trzymaj, pompuj, trzymaj, pompuj, trzymaj. Wymiana płynu robi się całkowicie elektronicznie. Bez takiej maszyny jest to prawie niemożliwe. Ciśnienie, jakie musi być, płyn musi być dostarczony do zbiorniczka pod ciśnieniem 2 atmosfer. Samochód mamy podpięty do wyciągu spalin. Musi pracować też, bo nie może być żadnych spadków napięcia. Zazwyczaj akumulator, na akumulatorze proces ten nie dojdzie do skutku. I odpowietrzanie, odpowietrzamy po każdym kole, zaczynając od prawego tyłu. Odkręcamy odpowietrznik. Właśnie, podstawą tego wszystkiego musi być, muszą się wszystkie odpowietrzniki odkręcić. Akurat w tym modelu udało się tu bez problemu. Odkręcamy odpowietrznik. Następnie w programie musimy zatwierdzić odpowietrzenie tego koła.
No i przytrzymujemy elastyczny przewód. Pompa zaraz będzie nam biła ciśnienie. Będzie słychać, jak pracuje pompa. Dobra, zaczyna się coś dziać. O, widzicie? Pompa nam zaczyna bić ciśnienie nawet do 100 atmosfer, także trzeba trzymać przewód. Taka procedura jest długotrwała. Podczas tej procedury schodzi cały zbiornik, tak jak tutaj widzicie, napełni się cały zbiornik płynem. No i jedziemy po kolei. Prawe tylne, lewe tylne, przednie lewe, przednie prawe. Później na końcu tej całej procedury są sprawdzane właśnie ciśnienia, czy nie ma czasem zawartości powietrza. Procedura dosyć skomplikowana, no ale tylko taka gwarantuje przejście całej procedury powodzeniem. No to tyle, będziemy kończyć naprawę tego samochodu. Autko pracuje bez problemu. O, widzicie tam czerwony komunikat? Podczas właśnie odpowietrzania świeci się czerwony komunikat na desce systemu SBC. No i jedziemy każdy koło po kolei. No i kończymy tutaj naprawę. Dzięki, trzymajcie się, hej.